Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Shine Chemicals i długa nazwa Alu Cleaner Pro Eco. Tak jak zauważyłeś, kwasik, i tu jest ciekawie napisane, kwaśny preparat do mycia aluminium. Nie wiem jak ugryźć ten temat, ale zaatakowałem felgi aluminiowe, które są lakierowane. I teraz tak, tak jak zauważyłeś w koncentracie pH 4, fajne, bezpieczne i dlatego pozwoliłem sobie od razu zaatakować mycie felg koncentratem. Piana obłędna. Praca no super, no zapach kurczę klasyczny jak przy ich kwaśnych preparatach, produktach, przepraszam, czy preparatach, produktach. O, ale ten tak troszeczkę taki bardziej hardkorowy jest. Więc stwierdziłem, że wskoczę. A i właśnie, jeszcze jedna rzecz. Tam pojawiła się ciekawa szczoteczka od ADBL-a. Film o niej będzie albo był. I największy syf był właśnie przy tym, gdzie dotyka piasty felga. Nie wiem, jak się to w feldze nazywa. Tam, gdzie przykręcamy sobie felgę, ładnie zebrało. Ładnie, naprawdę bardzo fajnie. Więc stwierdziłem, że wskoczę 1 do 10. Felgi z Mańka jeździły cały sezon. Lakier we wnętrzu tej felgi jest tragiczny z tego względu, że jest to strasznie chropkowaty i miękki.
Więc kurczę, bałem się troszeczkę wskakiwać z koncentratem. Wskoczyłem z 1 do 10 i zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, co potrafi ten łobuziak przy stężeniu właśnie 1 do 10. Przy 1 do 10 również praca bajka. Rewelacja. Piana. Malina. Zbieranie brudu. Kurczę, tutaj jestem średnio zadowolony. Moim zdaniem Solfos, który lubię, jakby był lepszy. Nie wiem, czym różnią się te produkty, jeżeli chodzi o skład chemiczny. Nie mam pojęcia, chemikiem nie jestem, ale dla mnie to jest to samo, co Solfos, z tym, że słabszy. Może tym. Nie wiem. Chemik, który to tworzył, na pewno wie, jaka jest różnica. Może to jest tylko do aluminium, że jest bezpieczne dla aluminium. Nie wiem, nie mam pojęcia. Kurczę, no, kolejny produkt, który jest kwasem, no do felk. No co, no, no. Tutaj jakbym się miał nim bawić, to właśnie chyba raczej koncentratem. 1 do 10 do takiego, znaczy ja wiem, czy bieżącego, znaczy może inaczej. 1 do 10 rzeczywiście po takim sezonowym przejeździe felk zdejmujesz, zakładasz sobie powiedzmy zimówki, jeżeli tak robisz. To tym 1 do 10 przelecisz, fajnie zbierze te grubsze zabrudzenia, więc taki poprawny kwas, poprawny kwas. Ale kolejna rzecz, zauważyłem, że, a może inaczej, czy zbiera, no właśnie, czy zbiera zabezpieczenie? Na mańku siedział, raczej inaczej, przy koncentracie zebrał Quick Waxa, który no nie był tam jakimś mistrzem, leszczem też nie. Przy koncentracie go zebrał ładnie. Czy przy 1 do 10 jest podobnie? Zobacz.
Troszeczkę go podgryzł, ale on strasznie zamula, Hydro, zamula. Później wskoczył produkt, też kwas. 1 do 10 odżyło Hydro, co? Może nie w takim stopniu jak było, wiadomo, to są kwaśne, w miarę mocne produkty, ale po tamtym produkcie odżyło. Później popsikałem jeszcze i zostawiłem na prawie 2 minuty, bez dotykania i jeszcze bardziej odżyło. Także skurczybieg mega zamula hydrofobowość, więc jakbyś chciał nim coś odetkać, to nie radzę. Tylko i wyłącznie właśnie do czochrania takich uporczywych zabrudzeń, można powiedzieć. Myślę, że z mojej strony to wszystko. Dla mnie to taki kolejny produkt, który, raczej od Shine Chemicals, który się dla mnie zapachowo i jeżeli chodzi o pracę, niczym nie różni z ich kwaśnych produktów właśnie do mycia felt. Ła. Ten kurczę zajeżdża takim mocnym zapachem. Jest taki drażniący, także moim zdaniem wolę Solfosa. Możliwe, że się niczym nie różni, nie wiem, ale tamten jakoś tak bardziej mi, dla mnie taki bardziej przyjazny i moim zdaniem mocniejszy. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!